Dziewczyna zaczyna podejrzewać, że ją zdradzam. Przestaję się bawić z psem. Jestem opryskliwy dla sąsiadów. Więc mówię do mojej, o, nie uprawiamy seksu od 2 tygodni i jem śniadania na stojąco, bo mam hemoroidy. No i moja dziewczyna oczywiście, królowa dyskrecji. Co masz hemoroidy? Ja mówię, cicho, kurwa, balkon jest otwarty, co ty robisz? Wszyscy sąsiedzi oczywiście już wiedzą, że mam hemoroidy, bo się tak wydarła. Trzeba iść do apteki. Mówię, już byłem w aptece, pokazuję jej pudełko po kozakach. Pełne, pustych opakowań po czopkach i maściach do hemoroidów. Już byłem. Złe rzeczy kupujesz. Ona kupi lepsze rzeczy w aptece. Poszła do apteki, wraca po 30 minut. Pani magister powiedziała, że czekają na dostawę, bo pan Pacześ wykupił wszystko, co było bez recepty na hemoroidy.